do dyrektora szkoły dotrze informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego na terenie szkoły, w związku z czym będzie zarządzona ewakuacja. No i zobaczymy, jak to będzie praktycznie przebiegało, jakie służby będą tutaj brały udział w ewakuacji, w zabezpieczeniu tego, no i jak będzie przebiegała ta ewakuacja. To ćwiczenie jest przede wszystkim dedykowane, jest przeznaczone dla dyrektorów szkół i dla nauczycieli, żeby można było przemyśleć, w jaki sposób prowadzić u siebie w danej placówce ewakuację, żeby ona była jak najbardziej efektywna, no i żeby zdarzenia, które powodują, że zarządzona została ewakuacja, żeby wyrządziły jak najmniej szkód. Każde jedne ćwiczenia pokazują zupełnie inny aspekt naszego działania. Sprzed 2 lat okazało się, że muszę brać ze sobą plany lekcje i księgi zastępstw. W tym roku na przykład się dowiedziałem, że nie mogę odkładać słuchawki, jeżeli otrzymuję tego typu informacje. Kiedy normalnie bym skończył rozmowę, to bym odłożył słuchawkę i okej. A te ćwiczenia wykazały mi, że tego nie mogę robić. Pokazano nam w praktyczny sposób, jak trzeba się zachowywać w takich sytuacjach, że trzeba zachować zimną krew. Mogliśmy to w taki sposób właśnie praktyczny zobaczyć i połączyć to z teorią, której się uczymy na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa. Młodzież, nauczyciele i pracownicy opuszczają teren szkoły. W trakcie ewakuacji, po pierwsze, zabierają tylko swoje rzeczy osobiste, żeby jak ktoś pozostanie w szkole, to żeby wiadomo, że to jest może ten ładunek. Ewakuacja przebiegała bardzo sprawnie, no bo to już nie pierwszy raz robimy, tylko może inne były okoliczności, bo generalnie robimy to na wypadek pożaru, a teraz robiliśmy na wypadek podłożenia ładunku wybuchowego, więc inna sytuacja troszeczkę, ale ewakuacja jest sprawna.